Jak wiecie, gram już w Minecrafta od naprawdę bardzo wielu lat i można powiedzieć, że jestem kozakiem. A dzisiaj będę na moim serwerze kidowice.pl. Franek Kozak. To będę ja dzisiaj. Dzień dobry. Po poprzednim odcinku, w którym wcieliłem się w widza, że jestem normalnym graczem, który wam się spodobał, mi się go mega fajnie nagrywał, bawiłem się na nim przednio i postanowiłem, że muszę nagrać to ponownie, więc dzisiaj jestem pod nickiem Franek Franek. Nie pytajcie mnie, dlaczego ja takie coś wymyśliłem. Po prostu wymyślam losowe nazwy, takie, żeby one były, wiecie, jak najbardziej, jakby to powiedzieć, niekonwencjonalne. Wiecie, żeby się nikt ich totalnie nie spodziewał. I w dzisiejszym odcinku postaramy się przeżyć w bazie widza, tak żeby mnie nie zauważyli. W poprzednim odcinku to miałem zrobić, ale tam wyszły dziwne różne akcje, więc dzisiaj oficjalnie staramy się przeżyć w bazie jak najdłużej. I w momencie, w którym oni mnie zobaczą, w tym momencie przegrywam. A mam nadzieję, że uda mi się troszkę tutaj długo wytrzymać, bo byłoby miło nie odpaść od razu. Wiecie, o co chodzi. Jesteśmy w tym momencie na terenie bazy, która nazywa się Bobowo V2. I jest to baza, w której ewidentnie ktoś tutaj sobie mieszka. Nie wiem, co tu się dzieje na tym czacie. Znowu jakieś brzydkie rzeczy piszą. Zachowujcie się, widzowie, proszę. Bo niektórzy naprawdę zachowują się fatalnie. Jestem na game modzie w tym momencie, ale spokojnie, nie przejmujcie się. Ja tylko jestem na początku na tym game modzie. Zaraz sobie przyjdziemy na survivala. Z tym, że ja po prostu zabiorę sobie takie podstawowe itemy. Wiecie, jak takie żelazne rzeczy, żeby mieć cokolwiek po prostu do tutaj, że tak powiem, kopania, żeby móc sobie działać. A do tego wszystkiego zabiorę sobie może trochę budulca, tak żeby, wiecie, żeby też cokolwiek więcej mieć, tak mi się wydaje. Bo byłoby miło jednak nie być z pustymi rękoma. Dobra, wydaje mi się, że tyle mi już wystarczy. Ej, dobra, już strzelają szkielety jakieś, dobra, zostawcie mnie, ja wchodzę do środka. Wchodzę do środka i jestem w środku. Ej, dobra, jaka ta baza jest ogromna. Jest tu strasznie ciemno, więc sobie wpiszemy naszą kochaną gammę i w ten sposób mamy tutaj elegancko jasno. O to chodzi, wiecie, bo chodzi o to, żeby widzieć, a nie żeby na ślepo chodzić, bo na ślepo to można się przewrócić. Dobra, jesteśmy w bazie i ogarnijmy, co tutaj mamy. Widzę, że jest jakiś dziwny tunel, który nie wiadomo dokąd prowadzi. Ja jeszcze jestem na waniszu, więc jeszcze mnie nie widzą, ale wiem, że tutaj gdzieś są gracze, którzy tutaj sobie, prawda, rozgrywkę prowadzą. Jaki namiot elegancki. No nie, no to jest klasa sama w sobie, da się tak przejść? Nie da się wyjść z tego namiotu tak, o dobra, no to ej, te namioty są naprawdę bardzo fajne, mam nadzieję, że wy również macie takie swoje rzeczy, bo są takie rzeczy u nas na serwerze, można takie rzeczy zdobyć, więc grajcie, zdobywajcie i prawda, niech wam się wiedzie. Okej, znajdźmy najpierw może naszego gracza, o którego tutaj nam się rozchodzi, a jest to osoba o niku, uwaga, Elencia85, tepnijmy się do niej, Elencia85, to jest, aha. Przysięgam, jak zanim zacząłem nagrywać odcinek, ona była w tej bazie. Elencia, proszę, wróć do siebie na bazę, błagam. Proszę, błagam. Bo mi psujesz odcinek, jak biegasz sobie po spawnie, wiesz o tym. Dobra, możemy zrobić też tego parkoura, no w sumie... Tepnij się do siebie na bazę, proszę, 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 proszę. Dobra, Elencia się spotkała z jakimś Natanem, to są może jakieś ziemeczki, może oni mają wspólnie tą swoją wyspę. A nie, bo ona ma tam, jak to było, Bombowo V2, a on nie ma nic. Czy jest ktoś jeszcze z Bombowo V2? Nie, to jest jedyna osoba, czyli nikt jej tam nie ściągnie. A czy jest jakaś wyspa, znaczy jakaś działka, która się powtarza? Też nie. Ej, mało was tu gra, grajcie tu więcej, bo ja chcę nagrywać odcinki stąd i chcę, prawda, z wami tutaj robić jakieś dziwne akcje i was nie ma i nie mam jak tego zrobić. Mam mało wyboru strasznie. Elencia, co się stało? Nie płacz. Nie płacz. Co się stało? Dlaczego ona udaje, że płacze? Co się stało? Dobra, słuchajcie, do Elenci wrócimy później. Pójdźmy zobaczyć, czy jest ktoś inny, kto po prostu siedzi w swojej bazie, a o Elenci będę pamiętał. Dobra, słuchajcie, jestem u jakiegoś Adama Endera. Nie wiem, o co chodzi. Nie mam... piszę teraz na czacie, że nie ma trapa. Nie wiem, o co chodzi totalnie, ale strasznie tu klatkuje. Ej, ile tu jest FPS-ów? Co jest grane? Ej, bo on tu postawił jakieś te rzeczy i tak dużo tego tutaj ma, że to zaczyna lagować. Co się tu pali? Dobra, nie, znowu się zaczynają jazdy tutaj, nie? Znowu ktoś komuś spali wszystko i tyle z tego będzie. I co, na co ja trafiam znowu, proszę. Jak ja dzisiaj znowu kogoś zbanuję za złe zachowanie, to po prostu będzie mi bardzo smutno, nie? No ja nie mogę was tak banować co odcinek. Znaczy mogę, ale jakby nie chciałbym tego robić, wiecie, o co chodzi. Dobra, Adam Ender, co ty tutaj kombinujesz? Co to jest za baza w ogóle? Dlaczego tu jest tyle trzciny? Ja nie wiem, co ja mam tutaj robić w tym miejscu. Ta baza wygląda totalnie tragicznie. Dobra, wyjdźmy tu wyżej, tu nic nie ma. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? Dlaczego tu go ktoś podpala? To jest chyba ten ziemek, oni razem żyją w tej bazie? To są Mendozy. Nie wiem, co mam tutaj zrobić. Kręcę się jak widły... Nie, to się tak nie mówiło. Kręcę się jak gówno w przeręblu, tak się... Może to nie jest dobry żart na odcinek, nieważne. Jestem teraz u Eweli 05234, ale coś mi ten nick mówi, tak jakbym go już gdzieś kiedyś widział. I tak się zastanawiam, o co chodzi, ale nie mam... Czy my nie byliśmy u niej w poprzednim odcinku? Czy to nie była ta, co ona wyszła jakby z... podczas gdy ja budowałem bazę? Ja już... Czekajcie... No dobra, okej. No dobrze, dobrze mi się kojarzy. Okej, no dobra, no co jesteśmy znowu tutaj? No nie, no nie mogę być drugi raz u tej samej osoby, ale wtedy mi się nie udało jej strollować. Czekajcie, jest jakaś wiadomość. Hejo, słuchaj Natarka, mam nowe konto w MCI, nie grałam na tym koncie. Możesz mnie dodać? Nick X Ewela X. Okej, dobra, zobaczmy jak tu się to wszystko rozrasta. Oła, dobra, znowu do mnie strzelają moby. Dobra, co, czyje to jest? Martix, dom Martix i Kapiszona, dobra. To stąd wczoraj to było, no nie, dla mnie to było już nieważne, dobra. Wczoraj ja to opublikowałem. Ale tutaj stąd zabierałem te itemy. Ale dobra, no ja nie chcę być znowu w tym samym miejscu. Do kogo? Dobra, widzę, jest nick Sraka, lecimy do Sraki. Dobra, Sraka jest w lesie. Znaczy, jak to brzmi? No nie, no to właśnie mi psuje całą konwencję odcinka w tym momencie. Bo... Zostaw mnie! To mi psuje całą konwencję odcinka, bo ja miałem się właśnie włamywać do bazy, a nie, że ja teraz... Dobra, no to... Kto tu jest jeszcze? Martynka. Martynka ma... ma bazę pod... No dobra, no i już antylogout mi się włączy po tym, jak mnie uderzy, nie będę mógł się tepnąć. Tepę Martynka. Uwaga, zobaczcie, co ma Martynka. Martynka, wszystko w porządku? Ona się przed kimś chowa? Ktoś chce się pobić? Czy jak? Dlaczego ona się zakopała z psem pod ziemię? Co się stało? Dobra. Nie będę jej przeszkadzał, może lepiej. Dobra, jestem w tym momencie u Trybixa. Trybix też może być ciekawy. Ma swoją działkę, jak widać. Trybixy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale nie wiem totalnie, gdzie ta działka jest. Na pewno nie w tym miejscu, w którym on jest teraz. Więc musimy go troszkę pośledzić i się może wtedy dowiemy. Dobra, Trybix się gdzieś tepnął. TP, Trybix, lecimy do niego. Dobra, jest u siebie na działce. Jest na działce, dobra, git. Tylko co ty masz za domek? Jak ja mam się tu do ciebie wyłamać? Tu się nie uda włamanie, przecież tu nic nie ma. On dopiero zaczyna budować ten domek. Dobra, zobaczmy jeszcze raz, co jest u Elenci. Co się dzieje u Elenci. Czemu ty jesteś na spawnie? Wróć do siebie na wyspę, bo ja chcę tam zrobić content. Dobra, jesteśmy u lolop2130. Okej, to jest szansa tutaj na to, żeby coś tutaj zrobić, bo widzę, że ona tutaj co nieco ma. Jakie tu są rzeczy, co tu leży, ile tu jest kanap, utala, dobra. Wykorzystajmy to może w takim razie jakoś. Jest statek, czy jest tutaj gdzieś, gdzie ja mógłbym zamieszkać sobie, zrobić jakąś sekretną moją bazę? Ma tu zejście jakieś na dół, dobra, jest potencjał. Czy coś my tu mamy? Ja nie mogę, dobra. Mega dużo. Ja mam pecha dzisiaj. Chyba nie znajdę odpowiedniego domku. Dobra, słuchajcie, jest! Stał się cud! Elencia wróciła do siebie na bazę, a to jest najlepsza baza, którą tutaj w tym odcinku znalazłem, więc po prostu muszę tutaj to wykorzystać. No szukałem to przed odcinkiem i no i muszę tu zrobić coś, więc uwaga, w tym momencie rozpoczynamy naszą misję. Musimy zrobić sekretną bazę gdzieś u Elenci. Pytanie, w którym miejscu byśmy to mogli zrobić, czyli to jest domek. Trapstar Adi, dobra, to nie. Zobaczę po tej drugiej stronie, czy to jest dom Elenci w takim razie. Całkiem możliwe, że tak, tylko że tu jest jakieś przejście w przez to jakby... Po co tu chodzi? Co to jest za tunel? Dobra, to jest ten tunel, co prowadzi do tego drugiego domu. Okej, no jakby wszystko git, nie? Czyli rozumiem, że to jest dom Elenci. Dobra, to zróbmy tak. Znajdźmy gdzieś tutaj miejsce na sekretną bazę. Myślę, że jak zrobimy sekretną bazę tutaj, na dole, czy tu coś jest? A, jest tu coś. To tak średnio tutaj. A jakbyśmy zrobili sekretną bazę pod namiotem na przykład? Że wiecie, że wchodzę w namiot i tutaj? Ej, to by było chyba dobre, Dobra widzowie, pora rozpocząć misję. Wpisujemy Vanisha, w tym momencie jest wyłączony i w tym momencie już mnie widać, więc ona w każdej chwili może mnie zobaczyć, więc musimy się ukrywać. Z tego co wiem, była w tamtym budynku. Elencia, nie rób mi tego. Nie mów, że ty znowu gdzieś poleciałaś. Proszę. Dobra, wiecie co, zróbmy tak. Wykorzystajmy to, że jej tutaj nie ma i po prostu zróbmy gdzieś tą sekretną bazę. Skoro ona sobie gdzieś poszła, to okej. Pewnie tutaj wróci, więc zróbmy tą sekretną bazę pod tym namiotem, tak jak powiedziałem. To jest najlepsza szansa na to, żeby to zrobić. I zrobimy tak, tu. I teraz tak, ta sekretna baza musi być na tyle spoko, że ja bym chciał, żeby Elencia, żeby w ogóle nie znalazła tej bazy w tym odcinku. Chciałbym, żeby zobaczyła dopiero film i dopiero po tym filmie, żeby zobaczyła, że tu coś powstało i w ten sposób może sobie wykorzystać to jako jakąś bazę. Co będzie sobie z tym chciała zrobić, to sobie może z tym zrobić. W każdym razie wszystko, co wykorzystam do zrobienia tej sekretnej bazy, musi być użyte z jej skrzynek, co oznacza, że zaraz będę musiał się włamać do niej do domku i po prostu to zabrać. Jeżeli jej tutaj nie będzie, będę miał ułatwioną sytuację, bo w ten sposób jakby nie mam żadnego problemu, żeby to zrobić. Ale jeżeli on... O kurczę, dobra, Elencia wróciła, a ja jeszcze tu sobie wpadłem w dziurę jakąś. Elencia stoi sobie spokojnie, więc nie patrzy, ale powiem tak, jest to minus, że ona tutaj jest teraz, ze względu na to, że ja muszę zaraz pójść do tej jego... Nie umiem się wysłowić, nie? To jest jakaś tragedia. Będę musiał zaraz pójść do jej domku i po prostu zabrać sobie jakieś itemy, takie, które będą mi potrzebne do zbudowania tej bazy, bo mam póki co noc... Mam na crafting i mam na skrzynki, ale to jest mało, potrzebuję czegoś więcej. Przede wszystkim fajnie by było zrobić jakieś niekonwencjonalne bloki, żeby to nie był taki brzydki dirt, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, chyba jej nie ma. Nie ma jej. Dobra, robimy akcję. Ona się tam pojawia za każdym razem, bo tam widocznie ma jakiegoś set homa zrobionego. Jak tu się wchodzi do niej do domku? Halo? Co jest? Formuła 1! Można tym jeździć? Chyba nie. Więc wchodzimy do środka i tak. Co ty tutaj masz ciekawego, co by nam się przydało do budowania? Możemy zabrać glowstone'a. Możemy zabrać... Hej, kim ty jesteś? Jestem... Franek. Mogę tu zamieszkać? Okej, rozumiem. Wszystko rozumiem, ale się nie poddam. Jeszcze raz jesteśmy u Elenci. No spaliła mi wszystkie moje itemy, wredna. Ej, przegrałem krótko mówiąc ten odcinek, bo mnie znalazła, tylko nie znalazła jeszcze sekretnej bazy. A to jest w sumie najważniejsze, żeby ona nie mogła znaleźć sekretnej bazy. Więc robimy teraz tak, uwaga, podejście drugie. Jesteście gotowi? Bo ja nie. Dobra, rozpoczynam w tym miejscu. Wyłączam wanisza. Dobra, nie widziała Niku. Od razu kliknąłem shifta, ale dobra. Jest tam na górze, ja zaczynam w tym miejscu. I już nie mam wanisza, może mnie w każdej chwili zobaczyć. Ja nie mogę puścić shifta, bo mnie od razu zobaczy Nik i będzie wiedziała, że tam ktoś jest. Ja muszę się dostać do tych skrzynek jakoś, ale kurczę, nie wiem jak to mam zrobić, nie? Bo to jest... Ej, ona wypiła potkę jakąś? Jak ona wypiła potkę na niewidzialność? Ej, ona wypiła potkę na niewidzialność. Ona wypiła potkę na niewidzialność. Co tu się dzieje? No nie, no ja tego nigdy tak nie zrobię, jak ona taki ruch wykonała. Ja teraz nie mam pojęcia, gdzie ona jest w ogóle. Biorę potę na niewidzialność. Nie wiem, żeby się tak bawić, to jest niesprawiedliwe. Ja nie mam takich udogodnień. Biorę też na 8 minut i weźmiemy sobie mleko w razie, jakbym chciał to wypić. Dobra, uwaga, jestem gotowy. Jestem niewidzialny, tak samo jak ona. I teraz mam czas, żeby sobie podziałać i zabrać co trzeba. Dobra, więc uwaga, jeszcze raz. Bierzemy rzeczy. Biorę biblioteczki, biorę wełnę, zrobimy może coś z wełny. Liczyłem na coś takiego fajnego, niekonwencjonalnego. Ale dobra, widzę, że żarcia jest sporo. Wezmę więcej biblioteczek. Dobra, robimy biblioteczkową krainę w takim razie. O, możemy wykorzystać też netherrack może? Chociaż netherrack nam trochę nie pasuje do tego wszystkiego. Dobra, to netherrack nie. Dobra, ogólnie ona nic tutaj nie ma, nie? Ale... Okej, dobra, jeszcze zobaczmy tutaj. Jest trochę tego, o jest to, dobra weźmy to. Jest niebieskie łóżko, git, będę miał do mojej bazy, elegancko, dobra git. Dobra, mam chyba wszystko co potrzebuję. Ej, ona tu jest, słyszę ją jak chodzi. No nie, czyli ona się już może spodziewać w takim razie, że ja nagrywam jakiś odcinek, coś mi się tak wydaje. Bo wypiła potę na niewidzialność i akceptuje totalnie to, że ktoś nie chodzi po bazie. Dobra, uwaga, schodzimy do tej naszej bazy. Dobra, i zróbmy tą sekretną bazę tak jak należy. Bo jest lipa póki co, nie? Dobra, musimy rozwalić całą tą podłogę mimo wszystko. Czyli jednak mimo wszystko będziemy musieli to tutaj lekko zniszczyć. Ta baza nie będzie jakaś bardzo wielka z tego powodu, że... Ej, dlaczego ja to w ogóle buduję na survivalu? Ja to mogę budować na game modzie przecież chyba, nie? Czy nie? Ej, napiszcie mi w komentarzach, czy mogę na następnym odcinku budować to na game modzie, bo wtedy bym budował większe bazy. Bo teraz to jakby się... Teraz mi schodzi bardzo czas na tym, że ja jakby muszę rozwalać te bloki. A jeżeli bym nie musiał rozwalać tych bloków, tylko bym mógł jakby, wiecie, od razu bardzo szybko to podmieniać, no to... No to by, wiecie, to by to szybciej szło, nie? Dobra, mamy to zrobione i teraz tak, zróbmy ściany również tutaj, tą ścianę zrobimy, ta ściana będzie biblioteczkowa, czyli tu robimy same biblioteczki, znaczy może nie same biblioteczki, ale wykorzystamy tak, żeby to zrobić w ten sposób, że mamy raz, dwa, trzy i teraz zróbmy coś takiego, reszta idzie w ten sposób, żeby mieć taką, wiecie, jakby normalną ścianę, że to jest jakby taki regał wbudowany w ścianę, wiecie o co chodzi. O, i z tej strony moglibyśmy zrobić to samo, czemu to jest trawa? Okej. Już wszystko wiem. Czyli to jest źle zrobione. Musimy... O nie, nie, po co ja to rozwalam, skoro... A, dobra. Nieważne. Dobra, musimy zrobić to tak. I teraz raz, dwa, trzy. I teraz tu. Raz, dwa, trzy. Raz... Oj, patrzcie jaki design, widzicie to? Zróbmy w takim razie crafting. Jakiś, żeby tutaj cokolwiek było. Dajmy ten crafting może zamiast tego filaru. Tak, o, tu. To jest dobry design na to. Dobra, i robimy teraz patyki, żeby zrobić drabinki. I szybka akcja. I mamy jak wyjść na górę w miarę. Jeszcze dwie drabinki musimy zrobić. Znaczy nie, jeszcze jedną drabinkę. I klapę. I klapę musimy zrobić. Oj, to jest to. Tylko ja nie mam tych... nie mam na tą klapę taką fajniejszą, więc muszę użyć tej. Dobra, mamy to zrobione. Fajnie jest zrobiona sekretna baza. Czy Elencia tu gdzieś jest? Czy ona jest w ogóle na serwerze? Jest. Ale nie wiemy gdzie, więc dobra. Na razie to olejmy. Wiemy, że ona może tu być, bo ona wypiła potę na niewidzialność, więc jest ryzyko tego, że może się w każdej chwili gdzieś pojawić. Ej, dobra, tu jest fajne zejście na dół. Moglibyśmy tu zrobić wyjście ewakuacyjne z tej naszej sekretnej bazy, więc tak bym proponował zrobić. Robimy tak i zróbmy sobie tutaj po prostu tu drzwi, najzwyklejsze drzwi, a tylko tu trzeba jeszcze podło... Dobra, wylejmy sobie tutaj wodę, żeby mógł stąd wypłynąć. Dobra, elegancko. Kończą mi się te bloki niestety. O, to są ostatnie dwa. Dobra, czyli tu będziemy musieli zmienić nasz design podłogowy. Więc zrobimy tutaj design po prostu już chyba zwykłego cobblestone'a, bo nie ma za bardzo jak tutaj zrobić przepalania. Chociaż mógłbym przepalić to wszystko, ale nie mam węgla na to. Dobra, drzwi zróbmy w tym miejscu, okej. Widzę, że Elencia się pojawiła z powrotem, ale nie jest świadoma tego, że ja tutaj chyba jestem, tak mi się wydaje. Dobra, uwaga, zmiana designu i robimy teraz z cobblestone'a. Dobra, i tu będzie drugi pokój. Nie wiem, czy mi starczy na ten drugi pokój, żeby tutaj zrobić jakieś wielkie przeboje i tak dalej, ale... O kurczę, tu jest ryzyko. I dajemy wszędzie deski. W ten sposób kończymy nasze pierwsze pomieszczenie. Sufitu nie robię, bo sufit jest zbyt jakby nisko. I chyba nie byłbym, chociaż mógłbym niby, ale tu już bym nie mógł. Dobra, zostawmy sufit, niech jest w taki sposób. Jak będzie chciała sobie Elencia, to sobie to zrobi inaczej. Dobra, tu dajemy zwykłe drzwi. Mamy wyjście ewakuacyjne. No i tutaj musimy znowu dać dwie pary drzwi. Dobra, git. No i mamy, i elegancko. I robimy drugą część. Tylko do drugiej części ja za bardzo nie mam itemów. Z tym, że ja już wiem, że niestety u niej tych itemów szukać nie mogę. Ale jest tu jeszcze drugie pomieszczenie, drugi budynek. Od jakiegoś ziomka albo koleżanki tej Elenci, więc jest szansa, że tam co nieco znajdę i chyba na tym się teraz skupię, żeby po prostu tam pójść i może zdobyć jakieś nowe itemy, wiecie o co chodzi. Dobra, Elenci znowu nie ma, była tam, ale już jej nie ma, więc idziemy do tego budynku i sprawdzamy co tutaj jest. Tu jest, widzę, magazyn podziemny, więc jest szansa na to, że tu coś będzie fajnego. Co tu mamy napisane? Masz trawę w skrzynce. Okej, dobra, dzięki. Tu w tej skrzynce niestety pusto wszędzie. O, dobra, tu są jakieś rzeczy. Dobra, ale coś takiego innego. Chciałem ten drugi pokój zrobić w troszkę inny sposób, jakby się dało. A ja widzę, że ciężko, bo tu ciągle są te same itemy. Jest trochę andezytu. Weźmy andezyt w takim razie. I tu jest zejście do magazynu niżej. O kurczę, jaka to jest baza wielka. Ale tu są pewnie same puste skrzynki, co? To jest dopiero ledwo co wybudowane, już to widzę. No, to są puste skrzynki. Tu nic nie ma. Ajajaj, lipa. Ale zobaczmy, co tu jest niżej w takim razie, bo widzę, że to jest naprawdę mega... Co jest grane? Ile tych skrzynek? Uhuhu! Dobra, po co wam aż tak duży magazyn, jak wy nie macie zapełnionych nawet na pierwszym piętrze, a wy już macie dwa kolejne zrobione? Nie wiem, nie wnikam. Nie mój magazyn. Ale wzięliśmy sobie trochę andezytu, no to jest mało. To nie jest to, co ja... To jakby to jest mały zysk, krótko mówiąc. Wolałbym coś więcej, bo z tego za bardzo nic nie pobuduję, ale dobra, mamy jeszcze schodki. Dobra, chociaż węgiel. Jak mają węgiel, to zabiorę węgiel, żeby mieć do przepalenia, a to może w piecach będzie. O! 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 Kurczę, dziękuję wam pięknie za węgielek. Oczywiście nigdy wam tego w życiu nie oddam, ale będziecie mieli za to fajną, tajną bazę przeze mnie zbudowaną. Dobra, muszę sobie jakoś to utrudnić. Tej Elenci tutaj nie ma, a fajnie by było, gdyby ona tutaj była, więc ja napiszę na czacie. Czekajcie, czy Elencia w ogóle jest jeszcze na serwerze? Dobra, Elenci nie ma już na serwerze. Wyszła z tego serwera. Nie, najgorzej. Najgorzej. No dobra, ale to w takim razie skończmy chociaż tą sekretną bazę, tak żeby, wiecie, żeby ona tutaj coś miała fajnego i po prostu zostawimy jej to. No niech ona sobie tutaj po prostu w tym pożyje, nie? No kurczę, wy widzowie nie możecie tak wychodzić, musicie grać. Jak widzicie coś podejrzanego, to grajcie, bo to całkiem możliwe, że jestem ja. Dobra, no widzowie, nie ma sensu, żebym ja tutaj cokolwiek więcej robił, skoro ich tutaj nawet nie ma, więc ja robię po prostu dwie skrzynki. Skończyłem tutaj tą taką bazę, więc mają tutaj skrzynkę. Odkładam tutaj wszystko, co ja zabrałem im. Niech mają, po prostu niech się cieszą, odkładam nawet wszystko z moimi itemami. Po prostu to jest moja rekompensata. Wszystko macie jakby w tej budowli, plus jeszcze moje itemy, które ja miałem. Ej, no powiem wam tak, troszkę mi jest smutno, bo liczyłem na to, że pokażę to tej Elenci, albo że ona może to akurat znajdzie i wiecie, i będzie okazja. No ale niestety, no nie udało się. Próbowałem, dałem z siebie wszystko, ale Elencia niestety wyszła z serwera. Ale mam nadzieję, że jej się spodoba ta sekretna baza, a jak wy chcecie, żeby następnym razem wszedł do was, no to musicie grać na serwerze i liczyć na to, że akurat do was wpadnę. A niewiele osób tutaj gra, więc jest duża na to szansa. Tylko pamiętajcie, miejcie zbudowaną fajną bazę, bo to zachęca mnie o wiele bardziej. Wtedy mam gdzie robić content. No a w dzisiejszym odcinku to tyle, trzymajcie się, do następnego razu, elo!